Witam. Wojska rosyjskie opuściły Cherson, okupują się na wschodnim brzegu Dniepru i wysadzają wszystkie mosty na rzece. Ukraina publikuje kilka nagrań z szczęśliwymi mieszkańcami Chersonia, witającymi wyzwolicieli. Jednakże trzeba powiedzieć, że 99% mieszkańców miasta jest z własnej woli czy nie na Krymie, bo tam Rosjanie przemieścili mieszkańców. Nie wiadomo też, ilu jest w tym Chersoniu w tej chwili żołnierzy ukraińskich, bo większość obszaru nie udało się jeszcze rozminować, a mosty na Ingulcu są zatopione w Ingulcu, więc linie zaopatrzeniowe nie działają jeszcze z pełną sprawnością. Co ciekawe, w przeciwieństwie do pozostałych odwrotów, w mediach rosyjskich, szczególnie wśród tych bardziej bojowych osób, typu Kadyrow, nie ma jakiegoś gniewu czy coś, wręcz przeciwnie. Surowikin wydaje się mieć nadal poparcie wśród batonu. W sumie, jakby nie patrzeć, to burdel zostawili jego pośrednicy. Ten Cherson to tak naprawdę pokłosie sytuacji z marca, gdzie Rosja zaczęła odwalać w sumie nie wiem co. A jakieś konkretne zmiany to zaczęły zachodzić od września. Jak zwykle Rosjanie nie zostali pokonani w samym boju, tylko wymanewrowani. Biorąc pod uwagę, że zaczęli wysadzać mosty, i to również według Ukraińców, to oznacza, że spora część tych mostów była jednak sprawna. A zatem jakichś turbo problemów z zaopatrzeniem nie było, przynajmniej jeśli chodzi o możliwość jego dostarczania. Zatem dlaczego Rosjanie się wycofali? Fakt pierwszy, przez Dniepr łatwiej się bronić. Co oczywiście działa w obie strony. Co oznacza, że plany ofensywy na Mikołajów czy Odessę to odkładamy na półkę z fantastyką. Choć jak mówiłem, to pozycję Rosjanie mogli jeszcze bronić. Wiele osób, w tym również samych Ukraińców, podejrzewa, że to może być jakieś przegrupowanie. Rosjanie mogą te jednostki przerzucić gdzie indziej i przełamać front. Problem w tym, że Ukraińcy mogą zrobić to samo i mamy znowu pad. Choć z drugiej strony linie frontu, że tak powiem rozwleczone, a w Chersoniu taka jakby nie patrzeć była, faworyzują Ukraińców, bo posiadają większą manewrowość, mogą wchodzić na niebronione pozycje i flankować Rosjan. Z kolejnej strony teren faworyzował pod Chersoniem Rosjan. Trzy powody, dla których Rosjanie mogli według mnie opuścić Cherson. To po pierwsze, braki w zaopatrzeniu, nie w dostarczaniu, a fizyczne braki magazynowe. Równowartość pomocy wojskowej dla Ukrainy to już kilkukrotnie przekroczyła roczny budżet armii rosyjskiej, więc pod tym względem to Ukraińcy mają przewagę. Dwa, chcą przeprowadzić przy pomocy tych wojsk ofensywę gdzie indziej. Trzy, murują bramkę, chcąc uzyskać pokój uti possidensis, czyli po ludzku utrzymać to, co już mają, korzystając z kryzysu gospodarczego i ewentualnego kryzysu humanitarnego. Po zdobyciu Chersonia ze strony zachodniej napomina się w tej chwili o pokoju. Nawet zaproponowany miał być układ, w którym Putina nie będą sądzić za zbrodnie wojenne, a Rosja będzie miała Krym do 2029 roku, pod warunkiem, że będzie on strefą zdemilitaryzowaną. Pod warunkiem oczywiście, że odda resztę terytorium i wypłaci wszystkim odszkodowanie. Przepraszam bardzo, ale Cherson to jeszcze nie Moskwa. A po takim pokoju to na pewno straciliby tam władzę. Choć jakby nie patrzeć, to już jest ze strony Zachodu jakiś progres. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej o tym konflikcie, zapraszam do moich pozostałych filmów z cyklu Wojna na Ukrainie. Jeśli są dla Was przydatne, zostawcie łapkę, subskrypcję, bo to mi pomaga w rozwoju kanału. A jeśli macie własne przemyślenia, komentarze są Wasze. Dziękuję.